Także no witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć. Jak to jest być jedną z niewielu dziewczyn DJ-ek w Polsce? Wspaniale, nie ma nic lepszego chyba. Ale to oznacza, że jesteś noszona na rękach przez kolegów i w ogóle masz przody? No bez przesady, ale nie ukrywam, że jest bardzo przyjemnie. Ciebie interesują podobno bardziej londyńskie brzmienia. Jak w związku z tym odnajdujesz się na Mayday'u? Po prostu uważam, że jest to dla mnie okazja, żeby zaprezentować inny rodzaj muzyki i to jest właśnie dzisiaj moim celem. Czy to, że jesteś z Poznania na przykład, może jakoś rzutować na twój set? Czy on jest na przykład porządne i dobrze ułożone? Nie, po prostu to jest zaglądek jak zawsze. Mam po prostu swój własny styl i myślę, że tutaj, że jestem z Poznania, nie ma żadnego znaczenia. Jesteś na razie przed? Jak się czujesz? Świetnie, bardzo dobrze. A możesz nam powiedzieć, co zagrasz? Nie, tajemnica. Zawsze tak masz? Jesteś tajemnicza i nie zdradzasz takich sytuacji? No akurat dzisiaj wolałabym zostawić to po prostu w ramach niespodzianki. Wiem, że lubisz również szaleć na parkiecie. Czy w związku z tym, kiedy skończysz swój set, wyjdziesz tam tańczyć i bawić się razem z innymi? Oczywiście, jasne, że tak. I na czyj występ w związku z tym czekasz najbardziej? Słucham? Na czyj występ czekasz najbardziej? Chrisa Liebinga, myślę, że tak. Dlaczego? Jestem ciekawa po prostu, jak zagra dzisiaj. A jak postrzegasz atmosferę w tym roku na Mayday 2002? Jak widzisz tych wszystkich ludzi tutaj, to no jak po prostu oceniasz to, co się tutaj dzieje? No widzę, że jest naprawdę podniosła atmosfera. Wszyscy widzę są zniecierpliwieni, już chcieliby się udać na dużą salę i naprawdę oddać się już całkowicie zabawie. No i myślę, że atmosfera jest wspaniała ogólnie, naprawdę. Czy masz jakieś dalsze plany, kiedy już wyśpisz się na przykład i odeśpisz tę całą dzisiejszą noc, to gdzie dalej uderzasz? Teraz w najbliższym czasie, w listopadzie gram w Warszawie dwa razy. Następnie, no wiadomo, Katowice, Poznań. Własna impreza, od razu mówię, Black Point, zapraszam. A jakie twoim zdaniem są najlepsze imprezowe miejsca w Polsce? Mam? Najlepsze imprezowe miasta w Polsce. Myślę, że Warszawa najlepiej się bawi i oczywiście Katowice. Myślę, że to są dwa takie strategiczne miasta tutaj w Polsce. To w takim razie rozumiem, że idziesz ostrzyć palce i igły w dekach, tak? Tak, jasne. Czego ci życzyć? Połamania igieł. Okej, myślę, że wystarczy, że wszyscy zobaczą, że staniesz za dekami i to już będzie po prostu działało. No mam nadzieję. Czy to również na tym polega ten urok bycia jedną z niewielu kobiet na scenie techno? Chyba tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Za chwilę Grześ, no za taką chwilę, spotka się z Helem, więc zostańcie z nami.
chwilą widzieliście, jak gra Karla Rocka, a teraz? Teraz koło mnie siedzi Hel. Hello. Hello. Hey, jak tam? Fine, thanks. Fajnie, a ty wyglądasz na zmęczonego. Right. Masz rację, yeah, wróciłem właśnie z Nowego Jorku, gdzie pracuję nad moim albumem. Przerwałem pracę specjalnie dla was, aby przyjechać do Polski na imprezę Mayday. Dlatego jestem taki zmęczony. Dlaczego wybrałeś akurat Nowy Jork, aby nagrać płytę? Powodem jest w gruncie rzeczy moje nastawienie do Nowego Jorku. Uważam, że to miasto pełne czadu i mocy. Myślę, że album będzie brzmiał całkiem inaczej. Mam nadzieję, że będzie brzmiał jak Nowy Jork. And Fisher Spooner, czy Fisher Spooner jest gościem na twoim krążku, czy pomógł ci tylko trochę? Skąd wiesz? Oni też pochodzą z Nowego Jorku. Pracowaliśmy odrobinę, ale ja współpracuję z wieloma ludźmi z Nowego Jorku, bo mieszkają tam wspaniali muzycy. Płyta będzie bardzo wielostronna. Rzućmy okiem na twoją przeszłość. Wiem, że twój pierwszy krążek nosił tytuł Punk Rock Record. Słuchałeś kiedyś punk rocka? Opowiedz nam coś o starych czasach. Chcesz usłyszeć coś o starych czasach? Więc tak, myślę, że punk rock nadal jest częścią mnie i to się nie zmieni. Dążę za moim instynktem. Oto moja definicja punk rocka. Idź swoją drogą. Rób to, co uważasz za dobre. Istnieje tak wiele historii ze starych czasów. Jestem szczęśliwy, że dobrnąłem do wieku, w którym mogę powiedzieć, że byłem częścią tego wszystkiego. Że byłem tam, gdzie wszystko się zdarzyło. Jestem szczęśliwy, że nie musiałem słuchać o tym od innych albo z telewizji. Byłem tam i jestem szczęśliwy z tego powodu. To była twoja definicja punk rocka, a jak brzmi twoja definicja muzyki house? Love Parade z 92 roku była twoją najpopularniejszą płytą. Sam ją wyprodukowałeś, podpisałeś umowę. Masz rację, jesteś bardzo dobrze poinformowany, zaskoczyłeś mnie. To była pierwsza płyta, którą samodzielnie zrobiłem. Bardzo cieszył mnie fakt, że mogłem grać ją podczas imprezy Love Parade i że słyszało ją tak wielu ludzi. Był tam pewien gość z wytwórni płytowej, który złapał mnie po imprezie. Oto moja droga do muzycznego biznesu. Myślę, że krążek jest nadal dobry i że nadal mogę go grać. Tak, a nie dlatego, że inaczej miało być. Poruszam się na zawsze aktualnym poziomie. Nie robię rzeczy tylko dlatego, że są właśnie modne. I tak powinno być zawsze. I'm gonna go to the bathroom.
Yeah.
Yeah.